bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Z każdego turnieju, który się odbył na hali sportowej w Sińcy od roku 2004, na pamiątkę zostawiam sobie taki jeden medal. Każdy jest inny. Każdy z inną datą. Ile ich tutaj może być? Nie wiem, jak będę odchodził na emeryturę, to dopiero wtedy będę liczył. Ale są różne. Są międzynarodowe, są takie medale, które są, bo na przykład międzynarodowe, to graliśmy z Włochami kiedyś w piłkę siatkową. To są właśnie, każdy taki medal jest inny i na pamiątkę sobie z każdego turnieju zostawiam. Tu są proporczyki, które zbieramy z każdych wyjazdów, jak jeździmy na wyjazdy zagraniczne z chłopcami, a to są nasze puchary, które są osiągnięciem naszych zawodników, nie tylko u nas tutaj na turniejach, ale są na przykład z Danii, są z Chorwacji, są z Czech, także tutaj z Węgier ostatnio też, także to są takie fajne nasze puchary. A to jest takie nasze, no to jest moje takie prywatne, takie tutaj podziękowania różne i tak dalej. Też są takie piłki nawet, ale jeszcze pełne, już ona ma nie wiem ile lat, 10, może 12, nawet nie wiem. Gdzieś tam datę napisałem i ona też jest tutaj takim naszym małym pucharkiem na tej stronie. Także to jest, można powiedzieć, mój drugi dom, tutaj zawsze jest pędzący. Imponująca kolekcja. No, także... Także trochę tego się uzbierało przez tyle lat. I ciągle przybywa, tak? I ciągle przybywa. To jest takie mój, ja bym powiedział, drugi dom. I to zawsze tam przyciąga okiem, bo coś w innych chodzę, nieraz do innych klubów, mają fajne rzeczy, ale tutaj jest takie, trochę bałaganu jest, ale za tydzień będzie jeszcze inaczej. Jeszcze będą inaczej te proporczyki rozpisane, rozłożone, te, które są, bo te w tej chwili jest tutaj bałagan, ale w przyszłym tygodniu będzie to inaczej zrobione. Już mam projekt, już tam obmyślony, także to już będzie troszeczkę inaczej. No jest trochę tego, to się nadaje do ekspozycji, gdzieś tutaj taką salę zrobić. No też może by było. Kiedyś był u mnie pan Zbyszek Kątkowski, taki był fajny reportaż na ten temat. No, wspaniała sprawa. No mówię, no, człowiek żyje tym od wielu, wielu lat i jakoś człowiek się związał z tym klubem. I może tak do emerytury się jeszcze dociągnie. Gorzej ze zdrowiem, bo kontuzje ciągle, jak to u starych trenerów, kolana wysiadają, ale wśród młodzieży trzeba jakoś sobie pomagać. Tutaj w Sienicy Life właśnie i Fenix to, tak, tak, to są no, mamy takie marki, tak? Tak, mam jeszcze siatkarzy, jeszcze mamy, grają w lidze powiatowej. No ostatnio z 5 meczów wygrali 4, także myślę, że... A ile tu jest drużyn dzieciaków takich? Mamy w tej chwili 4 grające drużyny w lidze i 2 drużyny, które jeszcze nie grają w lidze. To jest rocznik 2-11, który nie gra w lidze, ale już jeździ po turniejach. I mamy dziewczyny, które dopiero teraz wchodzą w etap treningu i myślę, że od wiosny ruszą do nas, zapiszemy ich do ligi i będą u nas grały. Tutaj są jeszcze drużyny siatkarskie, tak? Tak, jedna drużyna siatkarska jest, chłopców tutaj z Sienicy, grają w lidze powiatowej, w naszej tutaj, także trenują też 2 razy w tygodniu, mecze są w piątki o godzinie 21. A tutaj z tej hali korzysta ktoś jeszcze? Jakieś inne drużyny? Czy prywatnie? Oprócz naszych drużyn tutaj klubowych to tylko korzysta 2 drużyny. To wyjątkowo dla nich tylko jest szacun taki, że już tyle lat u mnie są i grają. Są to chłopcy z Mińska, taka ekipa chłopców, przepraszam, panów, 30 lat, 40 i nasi oldboje Sińcy. To grają właśnie w piątki. A tak to wszystko jest wykorzystywane. A przepraszam, są jeszcze strażacy, którzy grają raz w tygodniu. A tak to wszystko jest wykorzystywane przez nasze tutaj drużyny klubowe. No, przez lata to się zmieniało, prawda? Bo tak, tak. Hale przybywały i tak, każdy no, już do siebie się wyprowadzał trochę, tak? Powiem szczerze, że jak zacząłem tu pracować, to hala zarabiała na siebie, znaczy na siebie, w ogóle zarabiała 4-5 tysięcy złotych, nawet teraz było i 6 tysięcy złotych na miesiąc. W tej chwili
500-600 zł to są wszystkie pieniądze. Po prostu wszystko oddałem to. Wykorzystują dla tutaj wszyscy tak, lokalni wszyscy, sportowcy, tak? Tak, na bieżąco. Drużyn tutaj gminnych, także oni korzystają. Teraz jest tyle hal, że każda gmina ma swoją halę. I właśnie Cegłów zawsze gra u mnie. Dziewczyny grały 2 razy w tygodniu, w tej chwili nie grają. Mają swój obiekt, także każdy się teraz rozwija gminnie i oni mają już swoje wszystkie obiekty. Także tak to wygląda. No ale sport to zdrowie, aby zdrowie tylko służyło, to będzie wszystko. No, tutaj w Sienicy to akurat sport króluje, tak to nie no, ma te tradycje żeby, sportowe. Powiem szczerze, żeby nie nasz parafialny klub sportowy. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.